Ochłoń! Ochłoń, ochłoń, ochłoń! 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 Ochłoń, 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 ochłoń! Ochłoń! Ochłoniesz, 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 ochłoniesz! Ochłoniesz! Ochłoniesz, 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 bo będziesz teraz to drugi raz nagrywać, bo oczywiście nie nagrałeś wcześniej kamerki i skleroza normalnie nie boli. Ochłoniesz, 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 po prostu ochłoniesz i zrobisz kolejny odcinek z mojem C. Zaczynajmy! Siemanecja, tutaj Remixis i witam was w kolejnym odcinku z Real Life na mojemc.pl. Po poprzednim odcinku wbiliście jakieś tam z 85 łapek w górę, ale kiedy był poprzedni odcinek? Bardzo wam oczywiście dziękuję wszystkim, którzy czekali oczywiście ten miesiąc, żeby jednak kolejny odcinek z mojemc się pojawił. Więc teraz macie nagrodę za to, że czekaliście, już powiedziałem co, haha, oglądacie. Dzisiaj powiem troszkę takich informacji, które oczywiście działy się ostatnio na serwerze, a jednak się sporo działo, a jednak mało, troszeczkę jednak mało grałem, więc też się niewiele działo. I na przykład taka informacja, o właśnie taka. Zrobiłem sobie kalkulację, przekalkulowałem sobie wszystkie możliwości, wszystko po prostu co do mojego internetu zacnego, limitowanego, LTE. Wszyscy już wiedzą, jaki mam internet. Najlepszym bitrate'em do live'ów, bo o nim właśnie mowa, jest 2000, albo nawet 2200, taki, żeby mi nie wyżarł jeszcze transferu. Potem jeszcze dodatkowo przeanalizowałem sobie wszystkie oczywiście właściwości, wszystkie, nie wiem, argumenty za, przeciw, samodzielnie po prostu, i zdecydowałem się, że jednak zrobię live'a. Zapraszam was oczywiście w sobotę o 16, albo troszeczkę jednak później, na pierwszego porządnego live'a na kanale Remixis. I tak po prostu można by to powiedzieć. Teraz wracamy tutaj do mojemce i zaczynamy. No jak można było się spodziewać, początek będzie raczej standardowy, czyli zaczynamy sobie oczywiście na spawnie. No bo jakbyście mogli zauważyć po prostu w ostatnim czasie, jakby straciłem swoją rezydencję, no oczywiście przez własną głupotę. Nikt tutaj nie był absolutnie winny, tylko ja. Napisałem oczywiście na forum o tej sytuacji, że po prostu jakby jest możliwość przywrócenia tego wszystkiego, a przede wszystkim działki. Pierwsze komentarze były oczywiście takie, że nie, będziesz musiał jednak harować ostro, żeby po prostu odrobić sobie na tą działkę. Aż tu nagle w ostatniej chwili wkroczyła Gosia i rozwaliła wszystkie komentarze. Bo oczywiście powiedziała, że Dafit jednak, jeżeli będzie mieć czas, to mi to wszystko przywróci. Oczywiście zachęciłem was do zagłosowania, co dalej z serią mojemc. I bardzo się zaskoczyłem aktywnością po prostu pod tą kartą, czyli jednak umiecie używać kart i będę wam ich troszeczkę więcej fundować jednak. Ponad 200 kliknięć karty i głosowanie po prostu, i zagłosowali się po prostu większością głosów, że chcecie coś nowego po prostu z tej właśnie serii, z tego właśnie serwera mojemc. Czyli nie chcecie po prostu teraz ciągnąć dalej odcinków 13, 14, 15, 16, tylko coś bardziej odważnego i jakieś nowsze produkcje, co takiego ciekawego, nowego wymyślę. Jedziemy dalej. No dobra, skoro Dafit mi przywrócił tą rezydencję, to sobie po prostu na nią pójdźmy, czyli home. I jesteśmy oczywiście w mojej zacnej rezydencji z powrotem. Itemki oczywiście też są w skrzynkach, więc nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, oszustwa czy coś takiego, że ktoś mi coś po prostu tutaj poukradał. Wszystko jest na swoim miejscu. Tylko niestety itemki nie były na swoim miejscu, więc musiałem sobie jakby je odrobić. To, co mi się udało odzyskać, to jest... Witam cię bardzo serdecznie. Dowód, prawo jazdy, samochodu niestety nie odzyskałem, ale za to przyszliście wy. I mam tutaj w donatach, znalazłem sobie taki najprostszy samochód. Czarny jest, więc trochę nawiązuje do poprzedniego, więc jest bardzo, mimo wszystko, dobrze. I fajna, oczywiście ciekawa rzecz była też z tą rezydencją, bo jak została ona przywrócona, to ta cała piwnica, to wszystko było po prostu zakopane. Blok powietrza po prostu stał się ziemią. Z początku myślałem, że to jest po prostu, nie wiem, jakieś zakopanie, że cała moja rezydencja została przepołowiona i po prostu tutaj by była po prostu ziemia zamiast tego bloku, ale zobaczę, ale po prostu na moją inteligencję było widać, że jednak jest tutaj jakiś blok, czyli to oznacza, że pod spodem coś dalej musi być. Wziąłem łopatę i zacząłem kopać. W filmiku widzieliście po prostu to wszystko. Już myślałem po prostu, że straciłem całą ścianę donatorów, a jednak wszystkie niki są po prostu na swoim miejscu, a skoro wspominam oczywiście o donatorach, no to sobie ich wspomnimy, kto takiego coś dał.
od co najmniej miesiąca od poprzedniego filmiku, donatorzy tacy, którzy dali ponad 800 to Polak60, Jigger Stoja, Podłoga Kapodłoga, Adelopel, Destrofe 1, Milten, Minecraftowy Dirt, Bombminer 7, Alexi 2003 oraz nowość od Winetna Severa, Koniu TM, Trademark, coś takiego. Z kwotą 2000 stał się donatorem tygodnia i kolejnym youtuberem na naszym serwerze. Także wszystkim oczywiście gratuluję. Ostatnio patrzę na komentarze, które piszecie mi pod odcinkami i widzę coraz częściej, że krytykujecie po prostu to, że zamiast grania po prostu tutaj na serwerze, dość często gadam. No niestety, Real Life to jest taki tryb, którym po prostu więcej jednak jest gadany niż jakiekolwiek roboty, bo zwłaszcza w takim zaawansowanym odcinku jak 13, gdzie już wszystko zostało nagrane i tylko po prostu gadać o nowościach i tym, co się dzieje na serwerze, więc więcej gadany, więcej prezentowania siebie, normalnie prezenter, jakby mnie nie mogli po prostu zatrudnić w telewizji. Dlatego zdecydowałem się, że żeby po prostu cokolwiek tutaj zrobić, to przetestuję sobie pracę lekarz. Więc sobie tutaj oczywiście przejdę na nie Homa, tylko Spawna i się zatrudnię po prostu w lekarzu. Czyli zwalniamy się z farmera i zatrudniamy się w lekarzu. Jest to praca VIP, więc kto nie ma rangi VIP, to może sobie zobaczyć, jak ten lekarz wygląda. No i jedziemy oczywiście do szpitala, bo to chyba jest jasne, gdzie się to znajduje. No pierwszy etap oczywiście będzie raczej bardziej standardowy, czyli po prostu chodzimy sobie po szpitalu i leczymy pacjentów, no ale potem sobie zobaczymy po prostu, bo chciałem oczywiście w tej pracy pokazać wam, jak leczyć tych poszkodowanych na ulicach, co są rozprowadzeni, bo to właśnie o to chodzi, mamy poszkodowanych, jeździmy sobie po mieście i szukamy ich i leczymy. No ale no oczywiście trzeba pierwsze coś zrobić po prostu, żeby jednak leczyć tutaj. Zasiłek 250, czyli z rzeczywistości 400, albo nawet więcej, bo zarobek zwiększony. Oczywiście mamy lekarz, tutaj wcześniej oczywiście, bo oczywiście drugi raz to nagrywam, z 29 pacjentów udało mi się uleczyć. Trzeba uleczyć 200 pacjentów, żeby jednak zacząć leczyć ich na mieście. Tutaj 550, żeby leczyć graczy. Ciekawe, kiedy będą firmy, bo też piszecie o to. No to żeby w ogóle zacząć leczyć pacjentów, kupujemy sobie oczywiście tych leków troszeczkę więcej, 20 nawet. I może ubierzemy się w taki skafander, po prostu lekarza. Skin physician. I tak właśnie fizyk stał się lekarzem. Także jesteśmy teraz lekarzem, ubraliśmy się troszeczkę inny strój, po prostu taki roboczy. I z aspiryną sobie chodzimy po całym szpitalu. Jedziemy. I oczywiście zanim w ogóle zaczniemy, to poszukamy sobie pierwszego pacjenta oczywiście w szpitalu. Czemu wypisuję kordy, jak przecież wiadomo, że tutaj w szpitalu sobie oczywiście w szpitalu leczymy. No ale chyba to jednak wygodniej jest napisać po prostu wszystko w jednym kodzie i nie przejmować się po prostu tak właśnie szybko pisząc. I wtedy właśnie działa, ale no działa tak po prostu, że niepotrzebnie działa. Kordy może lepiej, bardziej pomogą po prostu, jeżeli będziemy szukać ich oczywiście na mieście. Także szukamy w szpitalu i kordy są niepotrzebne. Nie wiem czemu to teraz po prostu kompasem to nie pokazuje. Wydaje mi się, że dlatego, że kompas po prostu jest niewygodny i po prostu trochę źle działa, po prostu działa tak zawodnie, że tak powiem. No kompas po prostu, czasem ktoś się po prostu gubi. Jak patrzyłem po prostu jak, nie wiem, jakaś jedna osoba tutaj live'owała z tego serwera, to trudno było ogarnąć po prostu kompas i właśnie tak to wygląda i po prostu szukać można było jakiegoś pojemnika, czy nie wiem, pacjenta, czy coś takiego, to no to było trudne po prostu. A skoro ogólnie bardzo fajnie idzie oczywiście na tej pracy, to możecie zobaczyć tutaj w tytule filmu, że jakiś konkurs podobno będzie. No i właśnie to jest prawda. Kolejny konkurs, który organizuję oczywiście na moim kanale, pierwszy oczywiście w tym roku. I dobra, o co chodzi w tym konkursie? Konkurs będzie podobny, taki jak był na Krainie NC, czyli w komentarzu wpisujecie sobie 5 liczb od 1 do 40 w jednym komentarzu, więc nie piszcie mi tutaj jakichś wielu komentarzy, bo to nie jest loteria SMS-owa, czyli nie wiem, dzwonienie do widzów, że po prostu wysyłacie troszeczkę więcej takich wiadomości i zwiększacie sobie szansę na wygraną. Tutaj czegoś takiego nie ma. Wybieram losowo jeden komentarz i po prostu los szczęścia, czy po prostu dobrze wybrałem. A losowanie oczywiście będzie też na live'ie, który oczywiście nadchodzi i będzie w sobotę 16. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to go oczywiście zorganizuję. Bo się tak naprawdę bardzo teraz motywuję do tego live'a, bo to jedna z ważniejszych chwil po prostu na kanale. Bo w ogóle jaka okazja jest na tego live'a, bo może teraz zacznę mówić o tym live'ie. 18 lutego wybiło mi właśnie 5 lat kanału Remixis, czyli 5 lat od momentu założenia tego kanału, bo tak naprawdę cała działalność jest już od tak naprawdę niedawna. No ale to właśnie sam fakt, że 5 lat po prostu istnienia tego kanału na YouTubie, to już coś jednak jest.
Z tej właśnie okazji chciałem zrobić po prostu coś znacznie bardziej innego i zdecydowałem się, kalkulację sobie zrobiłem, przekalkulowałem sobie wszystko do mojego internetu i wyszło, że mimo wszystko jednak mogę robić live'y, tylko muszę się optymalizować w moich działaniach i na pewno takie coś wyjdzie. I co na takim live'ie będzie? No przede wszystkim wspomnimy sobie to wszystko, co mogło się przez te 5 lat zdarzyć. Jakieś ciekawe rzeczy, których nigdy nie prezentowałem jeszcze na kanale. Powiem troszkę takich niejasności, jakieś tam eventy dla was zorganizuję. Między innymi właśnie konkurs. Tak jeszcze dopowiem do tego konkursu, jeżeli chcecie zobaczyć sobie jakieś zasady tego konkursu, bo najpierw powiedziałem oczywiście, że wpisujecie liczby od 1 do 40. Zasady konkursu będziecie mieli napisane w opisie. A jeżeli chcecie wiedzieć już jak działał ten konkurs na krainie, to sobie po prostu wpadnijcie do 7 odcinka z Krainy MC Real Life i tam było też powiedziane głosowo o tym konkursie. Kto mnie oczywiście inspirował do tego live'a? Tutaj nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia, po prostu Ika, która live'uje i robi nawet niezłe live'y, na które niemal właściwie każde live'y wbijam. Polecam bardzo serdecznie. A przy okazji chcę się oczywiście sprawdzić w czymś zupełnie innym niż tylko filmikowanie, czyli czy po prostu potrafię zrobić dobrego live'a, tak jak wszyscy inni. Więc tak na zmianę po prostu z tymi wszystkimi eventami związanymi z 5 latami kanału zrobimy raczej standardową formułę i się po prostu w niej sprawdzę, czyli będziemy rajdować, będziemy prawdopodobnie oceniać kanały, będą jakieś kalambursy, co tam ogólnie możecie podpowiedzieć, będziemy oczywiście sobie gadać, po prostu czytamy czat mnie w międzyczasie. Po prostu myślę, że będzie fajna atmosfera i nikomu nie powinno się nudzić przez te 3 godziny, bo tyle planuję po prostu tego live'a zrobić. Także powtórzę, sobota, 16, zaplanujcie sobie ten czas, tak jak sobie ja próbuję zaplanować, żeby ta sobota była po prostu tylko i wyłącznie moja. Dodatkową motywacją, która mnie kieruje do tego, żeby tego live'a zrobić, jest to, co ostatnio dostałem na Skype'ie. Niemalże się popłakałem po prostu z tego, co po prostu to było, ale to jest po prostu taki geniusz, że naprawdę ja zostałem zaskoczony i nie spodziewałem się, że do takiego stopnia po prostu cała moja twórczość może dojść. Więc takie coś wam po prostu zaprezentuję na live'ie, bo to jest coś megalitycznego i prawdopodobnie jeszcze więcej tego typu rzeczy, bo nie powiem tak naprawdę, co tak naprawdę to jest, bo jeszcze potem zdradzę tajemnicę. Jeżeli oczywiście wam się live spodoba, to prawdopodobnie będę takie live'y robić w soboty. Więc będzie 5 live'ów w miesiącu i wyślę 15 giga do internetu, jak to sobie kalkulowałem. Więc zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie. Link do wydarzenia macie oczywiście w opisie, a jak nie chcecie oczywiście linków, to macie cały czas to wydarzenie widnieje na kanale. Możecie wbijać i jeszcze to wszystko sobie tam zobaczyć. Więcej leków tutaj kupię teraz, tu gadam. No i następną rzeczą, którą tutaj mamy, to tak zwany hashtag Team YouTube. Wszyscy youtuberzy, którzy nagrywają tutaj na tym serwerze, jest co najmniej ich kilku, rejestrujemy się tutaj hashtagiem Team YouTube. Jakiś czas temu pytałem się was, czy odpowiada wam tytuł Szybcy i Kanciaści. I tutaj youtuber jeden na naszym serwerze, czyli Koniu, bardzo się zainteresował tym pomysłem i troszeczkę jednak się jakby dopisuje do tej serii. A wiadomo, że do takiej serii tak zwanej Szybciej i Kanciaście tak naprawdę nie wiadomo, co tutaj tak naprawdę będzie się działo, na czym ta seria, ten filmik będzie w ogóle polegać. No ale prawdopodobnie nie będą jakieś wyścigi, będzie to świetnie zaaranżowane, będzie się to świetnie oglądać, jakaś tam akcja, nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, co tak naprawdę będzie, a może być coś naprawdę fajnego. Także będę później jakoś poszukiwać ludzi i się zrobi taki projekt po prostu przez parę dni nawet. No i na sam koniec, nawiązując jeszcze do tego głosowania, które poleciłem wam w filmiku, gdzie po prostu decydowały się tak naprawdę losy tej serii, czyli co dalej z moim MC, zagłosowaliście, że chcecie coś po prostu więcej, więc w najbliższym czasie prawdopodobnie rozwinie się jeszcze seria ekstra, jakieś filmiki fabularne, czy po prostu coś, jakieś ciekawsze projekty po prostu związane z tym serwerem, po prostu będę starać się tutaj realizować. Więc nie będzie już taka nuda 13, 14, 15, 16 odcinek o tym samym, bo to jest według mnie jednak nieopłacalne przy tak dużym kanale, jakim jest właśnie Remixis. Więc chyba lepiej jest jednak zrobić bardzo dobre filmiki, niż cały czas montować co tydzień ciągle to samo zawartość po prostu. No dobra, to by chyba będzie już mniej więcej na tyle, więc jakby tutaj się wychodzimy jakby z pracy, jest północ po prostu, skończyliśmy tutaj naszą pracę, możemy zmienić skina z powrotem na mój i Remixis. Wolniej. Nie mogę w mniej niż 15 minut po prostu robić. Co to jest z tyłu? O kurde. No dobra, także to ja sobie po prostu wychodzę i skończę moją robotę na dzisiaj. No i to by było na tyle.
Także dzięki wam oczywiście bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę pod filmem i oczywiście oczekujcie live'a w sobotę o 16, bo to już jest mniej więcej pewne. Jeżeli nic mi nie wypadnie i wszystko sobie bardzo dobrze zaplanuję, to live z pewnością będzie, a jak nie, to się po prostu załamie. Trudno. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, po prostu na moim kanale zostawcie oczywiście suba, kliknijcie jeszcze dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić kolejnych filmików po prostu na moim kanale. I nie pozostaje mi już nic innego, jak się z wami pożegnać, czyli na razie, no i cześć!